W sobotę w nocy bomba domowej roboty wybuchła na Manhattanie w Nowym Jorku. 29 osób zostało rannych, w tym jedna poważnie. Na szczęście nikt nie zginął. Nieco później, kilka przecznic dalej, znaleziono drugi ładunek w szybkowarze. Bomba bardzo podobna do tej, która wybuchła podczas maratonu w Bostonie w 2013 roku. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio stwierdził, że to było celowe działanie. Nie użył słowa terroryzm, bo to oznaczałoby cel polityczny, a tego nie wiadomo. Nikt się nie przyznał i można jedynie spekulować. O terroryzmie nie mówią także kandydaci na prezydenta Hillary Clinton i Donald Trump. Podoba mi się wstrzemięźliwość Amerykanów. Uznanie zamachowca za bandytę czyhającego na życie niewinnych przechodniów odziera go z politycznej, religijnej czy jakiejkolwiek innej otoczki. Pozbawia go sprawy, za którą według własnego mniemania walczy. Staje się przestępcą godnym jedynie potępienia i kary, a nie bojownikiem w jakiejkolwiek sprawie. Może to jest droga do zniechęcenia potencjalnych zamachowców. Powiedzenie im: o nic nie walczycie, nie zasługujecie na szacunek. Jedyne, na co możecie liczyć, to życie w celi wśród innych morderców.